Hejka kochani, dzisiaj będziemy grali w bezpieczny przejazd wyzwanie. Dziękuję wam za 8 subskrypcji. Informuję, że jutro będzie dużo filmów na kanale u mnie, bo będzie z gry Train Driver i już piszcie w komentarzach, czy w Train Driver mam jechać szynobusem, czy elektrycznym zespołem trakcyjnym, mam jechać trasą górzystą, czy miejską, czy standardową i czy mam jechać Interregio, czy zwykłym Regio. To już piszcie w komentarzach. A teraz właśnie będziemy jechali. Jutro będzie dużo filmów z powodu tego, że jutro mam urodziny, czyli 4 stycznia 2021 jutro będzie. Więc będę miał jutro urodziny, więc dlatego chcę dla was zrobić taki prezent też ode mnie, że będzie więcej filmów. Dobra, już przechodzę do gry. Czekamy. Ja w tą grę gram wtedy, kiedy mi się trochę nudzi, bo nie mam co robić. Zawsze w tą grę gram, gdy jadę samochodem gdzieś i przejeżdżam przez przejazd. Wiem, że inni mogą mówić, że ta gra jest trochę dziwna. Moim zdaniem ona nie jest dziwna, bo ona prowadzi do rozsądku. Bo niektórzy ludzie są naprawdę niemądrzy i przejeżdżają przez przejazd kolejowy na czerwonych światłach. I tak właśnie dochodzi do tragedii. Więc tak to wygląda. Postaram się go wyprzedzić jakoś. O. No i przejazd. Bardzo lubię wyprzedzać w tej grze, bo niektórzy to powoli. Ja! O kurczę, bym walnął. No, ale najważniejszy jest właśnie rozsądek na przejazdach kolejowych, bo wiele właśnie tak dochodzi do tragedii kolejowych. Więc zawsze w tą grę gram, gdy mi się nudzi. Albo gdy jadę samochodem. Nie powinienem policji wyprzedzać, ale wyprzedziłem. Zobaczymy, czy pobiję dzisiaj 8 minut. Jestem właśnie tego ciekawy, bo nigdy nie pobiłem. Wiedzą, że w ogóle pociąg jedzie, no przecież to jest niewal... Tego nikt nie może wiedzieć. Jacie. No dobra. A to pani co tutaj tak stoi? Wszyscy stają, nie chodzą. Jakby byli zamrożeni. I bum! Ostre hamowanie.
bo chciałam wam też powiedzieć, że jest koronawirus. No i nie będę tak często podróżował pod względem tego, że na stację będę jeździł, to na razie będzie wykluczone. Więc informuję was, że będą filmiki z gier kolejowych. Więc zapraszam serdecznie do oglądania tych moich filmików, do lajkowania, subskrybowania też. No. Postaram się dzisiaj pobić 1000 metrów. Tyle, co jutro będę miał urodziny. Czyli 10 lat będę miał jutro. Więc dlatego chcę 1000 pobić. Boże. Jeszcze nigdy nie wiedziałem, że policja tak wolno umie jeździć. Bum. Czasami tak stoję i czekam, kiedy się zapali światło. Ale to nastąpi wtedy, kiedy przejedzie inne auto. Wiem, że mam rozładowany telefon, ale nie musisz mnie, telefoniku, o tym informować cały czas. Niech on sobie tam pojedzie daleko. Na 1000 metrów kończę filmik. Nie. Bo jest tak już blisko, już nie mogę tego rozwalić. Zobaczymy, jak, czy jutro też postaram się pobić 1000 metrów i zobaczymy, w jakim czasie. Lubię to tak. Bum, 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 bum. No i skąd oni wiedzą, że pociąg będzie jechał? Tylko nikt nie może wiedzieć w tej grze. No i mamy 1000. Dobra, do 150 i kończę film. Zobaczmy, czy będzie równe 150. Uwaga. Dobra. Dzięki za obejrzenie tego filmu. I widzimy się jutro. Cześć. A, i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć.